Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam was bardzo serdecznie w już 20 odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice! Takie składanki jeszcze nie było? Ciekawe, czy będzie podobna w przyszłości? Póki co, witam się z wami z dwoma zużytymi wskrzeszeniami oraz czteroma koralikami modlitewnymi. A to dlatego, że poza nagraniem pokonałem bezgłowego, który krył się na dnie tego stawu. I tym razem zrobiłem to naumyślnie, ponieważ akurat walka pod wodą zbyt pasjonująca nie jest. Polega tylko i wyłącznie na unikaniu i daszowaniu się z pchnięciem. No więc nie bardzo jest to co pokazywać. Natomiast wyfarmiłem, jak widzicie, dwa punkty umiejętności. Znaczy, wyfarmiłem do tego, a finalnie... Tutaj tak, coś... Tutaj sobie wykupiłem to... A i też poza nagraniem pokonałem wielkiego, nie, pałacowego byka Sakury w dokładnie taki sposób. A poza tym, nie wziąłem tu nic. Kurczę, cały czas nie wiem, czy na przykład iść tutaj w to, żeby już maksować drzewko, czy może chociaż sobie to wykupić. Dobra, niech będzie. Tu jest co? Zwiększa kwoty zdobywane od wrogów oraz częstotliwość... No goddammit! I czemu ja tego nie wykuziąłem od razu? Kurde. Dobra. Tych olewam. Nurkuję. O. W sumie pokażę wam, jak wygląda mniej więcej ta walka z bezgłowym, nie? Tu macie ryby i na ich przykładzie. Wygląda to po prostu tak, że robię unik z dźgnięciem. Na tym polega cała walka. Więc uznałem, że nie jest to warte pokazywania. Ale jest to drugi bez głowy pod wodą i wydaje mi się, że chyba ostatni, no bo... O, karp skarbów. Dobra, zdążyłem. Kolejna łuska, bardzo ładnie. Miałem w ogóle jeszcze sprawdzić, czy mając tą... No to smoczę tam taką przepustkę handlarzową, powiedzmy, którą dostałem od tego. Znaczy od tego, za pokonanie mniszki, czy to u tego Hirunagiego coś zmieni, ale to chciałem zrobić już u was. Znaczy u was, z wami, a nie u was. I bez głowy był tutaj, a konkretniej tu był bez głowy, a tam kawałek dalej był jego duchowy brat. I był to, mówiąc dokładniej, stąd, był to duch Yashariku.
upadły bezgłowy duch Yashariku. Na krótko obniża maksymalną wartość postury, tak samo jak z cukierkiem. Bezgłowi są pozostałością po zdeprobowanych bohaterach, którzy niegdyś walczyli za swój kraj. Bliźniak tej odważnej duszy zmarł w łonie matki. Pałacowa arystokracja zapewne nie dałaby rady im obu. No jeśli walczyliby podobnie jak ci dwaj, no to na pewno nie. Tu jest natomiast wyduchowienie Ungo. I ten wojownik postradał rozum, broniąc swej ojczyzny. Po próbie buntu został ścięty, a jego ciało wrzucono do fosy. I tam też go znalazłem. Jestem tylko naprawdę ciekaw, jakim prawem on znalazł się tutaj. Bo jest pałacowa arystokracja. Czyli jak rozumiem, Yashariku urodził się w boskiej krainie. Bo zakładam, bo mówię, dalej nie wiem, czy ja już jestem w tej boskiej krainie, czy jeszcze nie. A, i dodatkowo tutaj znalazłem koralik modlitewny. Także zgadnąłem jeden za bossa i jeden, znaczy za... No tak, no za bossa w sumie. Bezgłowi to są bossowie. Albo minibossowie? Nie, chyba minibossowie. No nic, no, no jeden za bezgłowego, jeden tam leżał. Tylko jakby nie bardzo więcej mam teraz zrobić. Bo tutaj jakby przejścia nie ma. I nie bardzo wiem, gdzie ja się mam teraz udać. Kurde, 7 minut szukania drogi. Dobra, w sumie, a może ten karp nie chciał odstraszyć tak właściwie? No, plus jeszcze jest ta miejscówka, do której nie mam chwilowo pojęcia jak wejść. To może, nie wiem, gdzieś tam? O, przedmiot. Ty durny karpiu! O, wosk trupi, ładnie. Oho, i chyba znalazłem właśnie dalszą drogę. Tylko dlaczego musi ona prowadzić... dokładnie w miejscu, gdzie jest ten wielki karp. Coś mi mówi, że jak ten nie dziabnie, to raczej szybko będzie po mnie. A ten atak jeszcze mnie w tym utwierdza. Okej, widzę, że on jest trochę osowiały po tej szarży. Co, ja muszę dopłynąć jakoś w tam. Tylko jak go ominąć? O, może? Aha, on to rozwalił. Nie fajnie. Ej, no kurde. Jak ja mam go uniknąć, skoro on to rozwala? No, pomoc losu akurat. Dobra, ale w sumie z chęcią bym... A w sumie jeszcze nie podbiłem się jeszcze. To jest już który? 7. naszyjnik modlitewny. Wybitny zapaśnik sumo służył kiedyś wielkiemu panu feudalnemu. Został bandytą po tym, jak wypędzono go za pijaństwo. Właśnie dlatego znany był jako Yuzu Pijak. Czyli dobrze strzela... Czyli dobrze myślałem, że gościu jakieś takie chwyty sumo mi próbuje robić. Nie tylko on, ten cały Tokujiro Żarłok też to stosował. No dobra, podróż, szczudlany pałac... teraz skąd jest bliżej? Wydaje mi się, że z kwiatowej areny powinno być ciutkę bliżej. No, chyba że teraz totalnie pokiełbasiły mi się posążki. I tak rzeczywiście jest. Bo tu nie ma tej jaskini. Czyli rezydencja Mibu.
Czy muszę się totalnie na początek, do posążka za mniszką jeszcze cofnąć? Dobra, są psy. No, to jest tak umiarkowanie bliżej. I tu jest kolejny karkoi. Okej, łuska. Czy tak czy nie? Ej, no nie, kurde, znowu się... Nie, dobra, tak, okej, to jest tam. To jest tam. Dobra, to było co? To było tu i w tym kierunku. Dobra. Dobrze, dobrze, że ten karp w sumie już tutaj nie pływa. Jaką? Ja byłem za nim i on mnie zauważył. W jaki sposób? Dobra, widzę, że to jest takie jeszcze powiedzmy pomalowane, więc chyba jest trochę trwalsze. Tamto? Czy w sumie nie, no pewnie jak w to szarżuje, to też pewnie to rozwali. I co jest? I to jest ryba, a twarz ma taką troszeczkę ludzką. O, może? Okej, dobra, udało się. No nie, szarża, szarża, szarża! No, rozwalił to. Dobra, bo jest osowiały. Okej, przejście. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, chyba jestem bezpieczny. Tak, już jestem. Nie, nie konfetti, tylko tykwa. Dobra, pytanie, czy będzie tu jakiś posążek. Mam szczerą nadzieję, że tak, bo nie chciałbym tego karpia omijać za każdym razem. Chwilowo pusto. Zarówno po wrogach, jak i po posążku. I nie wiem, co bardziej mnie cieszy. Znaczy cieszy. No. O, jest posążek, dobra. W sensie, no cieszy mnie brak wrogów, ale... Chwilowo smucił mnie brak posążka, ale na szczęście ten też się znalazł. No nie. Kolejni. Dobra, odpoczynek. Przecież, bo nie jestem teraz pewien. To są którzy? Tu jak ciemno się zrobiło. Okej, to są ci... To nie są chyba ty... To nie są chyba grajki. Ej, dlaczego on zżera swojego? No nie, to jest ten zwykły. Znaczy zwykły, no ten pełzający, w którego się też ten cały kapłan zamienił. Z wioski Mibu. Tylko jakby... O co tu chodzi? Czemu oni zabijają swoich? O, kolejna rzecz. Tutaj ten palankin cały. Chyba, że to jest ten orszak ślubny. Nasiono tykwy! Ładnie. I tutaj... Tu mam jakieś przejście. Pytanie brzmi, dokąd? Nie, ale kwiaty wyglądają świetnie. Okej, te pioruny walnęły chyba same. Czytaj, nikt ich nie wywołał. I a propos wywoływaczy... To mam tutaj naszych... Tkaczy piorunów. No ej, przecież zaatakowałem! No nie i...
O! Jakaś miaszczurka. Inna od pozostałych. No i pięknie, muszę całą tą drogę się wrócić. Niestety nie mając posążka, niewiele tu zdziałam. Ej, trochę mnie kusi, żeby dać im splu... O, przednia tam jest. No, pluj. Bo jestem ciekaw, co... Robisz coś? A nie, ty mnie tylko możesz ugryźć. Okej. Okay. Znaczy, nie będę narzekał, nie? Przynajmniej, bo jakby to była... Bo z jaszczury w Ashinie, jak plują, to zatruwają. A jakby ta pluła i mogła mnie znowu w tego starca zamienić... Znaczy, zamienić, to po prostu mnie postarzyć, nie? No to... Kurde. To byłby już wyjątkowo chamski motyw. Szkoda, że nie ma jakiegoś kupca, który sprzedaje posążki Jizo, bo akurat by mi się jeden przydał. No! No! To jest chyba ten kopio... ten co taki... ten kręglarz. O, jak go lubię nazywać. Tak, jest tu kręglarz. A skoro jest tu kręglarz, to typ... No rzecz do jasnej! Nie dość, że nie użył mi tykwy, mimo iż mu kazałem, to jeszcze po prostu idealnie się wyunikowałem prosto w tą cholerną kulę do kręgli. Nikt nie jest dotknięty smoczym morem. Ty, tu też jest przejście. Co jest tutaj? No, tu jest skrót. Ciągle ten wojownik szczycimem. Znaczy wojownik, no, ciągle ten pasek, który się pojawia nie wiadomo czemu. Nie myślę, że rozpoczynam w ogóle walki z tym wojownikiem. Dobra. Na górę. Jak się da, to bym z wielką chęcią tamtych dwóch ominął i najpierw poszedł po kopniaka. W sensie po kopiącego, nie? Jest tu gdzieś? No, nie wyszło. No, skacz. Skacz, no skacz powiedziałem! God bloody damn it. Ej, akurat teraz wyskoczył! Mogę ich ominąć? Ty, ej, tu jest też posążek! Czemu tak blisko siebie? Zresztą nie będę narzekał, bo mam posążek zaraz obok, nie? Co ich mogę zresetować, ale dlaczego są tak blisko? Sanktuarium. Dobra. Ale to nie jest ta miejscówka, do której chciałem dojść. Ciekawe. Cio. Teraz też widzę fajne miejsce do farmienia. Bo chyba po 1000 za jednego by będzie mi wskakiwało. Kurde. No! Brawo. Dwa pioruny z rzędu. To masz. Smakuj własnego lekarstwa. Jezus, to było podcięcie. Zdjęty. Ty co, nie strzelasz? Co tak skacze jak żaba? Aj. Znaczy no, aj no. Ej no, widzicie go, jak gość się zaciął?
średnio trochę z tą miejscówką, bo mam trzech takich, a w sumie jak będę łaził... O, kropla smoczej krwi akurat odzyskana. Dobra, never mind. Okej, ale mam tutaj... Okej... Módl się i... Wow! To nie jest obrazek, to są zwłoki! Okej, ale mam wrażenie, że chyba coś tu ominąłem. I tutaj chwilowo nie powinienem się udawać. To jest tak jeszcze bardziej popchnięte fabularnie, mi się wydaje. Ja chciałem znaleźć przejście do tej lokacji, gdzie był ten taki duży koleś. No, dawaj Sekiro, wstawaj. Bo to jest jedyna miejscówka, z której może to tam prowadzić. Tylko co teraz? Jak pójdę tędy, to się będę cofać. O, ty, górą? Może? No, nie złapuj się bardziej. Tutaj? Nie wiem. Szukam jakiegoś przejścia, nie? Tylko nie, bo teraz jakby idę w drugą stronę... Ty, czekaj, tam się mogłem złapać. To się mogłem złapać. Dobra, wracaj w takim bądź razie. Czego? Tu? Tu! To jakaś jaskinia. Z jaszczurkami. Dobra, czy byś mnie tam opluły, ale nie wiem w sumie, czy to mi jakiś... Nie no, nie nałożył mi efektu, bo by się zaczął naliczać. Okej. O i kolejny posążek. A to ciągle nie ta miejscówka, którą chcę znaleźć. Ej. Czy to jest drugi gość w dzbanie? Przy arystokracie w dzbanie. Dobra, do ciebie zaraz wrócę. Bo tu mam przedmiot. Boskie konfetti, sztuk. O, i to jest to miejsce. O, żeby było zabawnie. Tu się mogę przyciągnąć, ale w drugą stronę już nie bardzo. Zacny Koremori w dzbanie. Napis lazuli! Nice! Potrzebuję tego do do protezy. 6 za sztukę i jest lewa część maski. Za 12. Kurde no... Nie, ale lapis ważniejszy. Ale o tym będę pamiętał. I jeszcze kropla. Jeszcze 11 łusek potrzebuję. Masz coś do pogadania? Dobra. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem z tego, co on powiedział... Wróć, jeśli dobrze zrozumiałem to, co on powiedział, to Harunaga jest zdrajcą, który chciał zabić Karpia.
Wbrew pozorom z chęcią bym mu pomógł. Dobra, a czy ty będziesz też miał dla mnie lapis lazuli? Bo jeśli tak, to... No, możemy się dogadać. Okej, test. Zabije mnie? Nie zabije, ale mnie cofnie. Na początku gry pewnie byłby to śmiertelny upadek. Dobra, tam jest kolega. To się do niego szybko przedaszuje. No. No, siema. Masz mi coś do powiedzenia? No nie, on nie ma nic nowego. Niezwykle cenna przynęta. To niezwykle cenna przynęta. Przynęta z włoskami jest czymś naprawdę szczególnym. Siedzący w dzbanie arystokrata z Hiraty jest opętany myślą o staniu się panem. Ten, który otrzymuje łuski karpia, sam staje się mu coraz bliższy. Przekażę ci mój tajemny skarb. Okej, czyli tak, ten cały źródlany pałac to już jest ta boska kraina. Ja mam prawie pół godziny nagrania. Samego audio. Nie liczę na razie jeszcze tego dodatku z bykiem. Okej. No to pytanie brzmi tylko, jak mam się dostać do tej jednej lokacji. Nie, bo podróż. Źródlany pałac. Sanktuarium, ten, tereny. Nie, no muszę stąd jakoś się tam dostać, no bo jedyne miejsce, które jest w jakimś stopniu połączone z tamtym miejscem. Jakby przez siedlisko, powiedzmy, karpia się tam dostałem. Okej, nie zauważyłem, że oni już są martwi. Witaj, koleżanko. To... Ej, czy to jest? To jest ta stara kobieta! Z tej rezydencji! Dobra, ale zlituj się już trochę nad tymi zwłokami. Okej, ona chyba żyje. Ale tego się nie spodziewałem. Ej, no i wytrzebiła? To chyba dobre określenie? No, no wycięła ich w pień! Nie, ale autentycznie, no, gdzie ja mam teraz dojść? Czy dojść? Dojść ma pewnie do tego sanktum, no to jest jakieś ważne miejsce. Podejrzewam nawet, że walka pewnie będzie tam z jakimś bossem. O, może? Bez jaj. Czemu się nie złapałeś? No. Daj sobie spokój. Dobra, może z rozbiegu? Tak, teraz się złapał. Teraz tu. Tu. Au.
Nie do końca, no chciałem użyć sztuki walki, tylko może to zmienić. Można dać ciosy modlitewne? Sztuka walki polegająca na atakach łokciem i dłonią, zasyp wroga szybką serią, zadając obrażenia i uniemożliwiając kontratak. Ciosy są zarówno sztuką walki, jak i formą modlitwy. Bez siły nie da się pokonać wrogów Buddy. Mnisi mają te słowa na swoich zamkniętych ustach podczas modlitwy, ataku i zbierania dobrych uczynków. Okej, jak to wygląda? Okej, takie dwa szybkie ciosy. Tutaj nic. O, dobra, ale to będzie ta miejscówka. Teraz pytanie brzmi, jak tam zejść na tyle, żeby się nie zabić? I oczywiście pożegnać wszelakie psy, które staną na drodze. Mam jeszcze coś na górze. Ale to mnie chwilowo nie interesuje. O, tu jakiś przedmiot. Cukierek Ungo. Jest na szczęście posążek. Żerowisko. I to jest NPC? Okej. Teraz jestem troszeczkę zszokowany. To niestety NPC nie był dla niego. Ciężka sakiewka, złom magnetytowy i granulka. Ja tam chyba nie ma co wchodzić. Okej. Pogadamy? Dobra, ten się powtarza. Znaczy, mam w sumie tą, nie? Mam tam chyba zwykłą, bo... O, siema! O, cenna i niezwykle cenna. Ta niezwykle cenna to jest od tego zdbana. A cenna? To jest chyba ta zwykła? Szybko się tu zjawił. Czy za każde takie karmienie dostanę łuskę? Jestem pewien, ile mam jeszcze tej cennej przynęty. Pokaż dobytek i to są przedmioty kluczowe. Jeszcze dwie. Teraz trzy mi dał! Okej, chciałem wytestować, co by się stanie, jak mu dam dwie z rzędu, ale może lepiej nie będę dawał. No, masz znowu. Ile teraz? A? Aha, czyli chyba dwa maksymalnie? Kurde, bo teraz mi nie dał tej... Nie dał mi łusek, bo ile ich mam? Kluczowe, 5. Potrzebuję 12, czyli brakuje mi 7. A, okej. Dobra, ale jakby w sensie
że mogłem teraz maksymalnie dostać od niego 2T, czy muszę jakby całkowicie lokację przeładować, żeby znowu to... Nie wiem, no... YOLO, nie? Nie wiem, wrócę... Właśnie, nie, w sumie wrócę, bo przy okazji ulepszę sobie coś w protezie. I jeszcze do Emmy mogę się przenieść. A właśnie, nie przeczytałem w sumie opisu tego... tego lapisu. Drogocenny błękitny lazulit używany do tworzenia najpotężniejszych ulepszeń narzędzi protezy. Źródlany lazulit to symbol wieczności. Produkty nim wzbogacone nie rdzewiają i nie pękają dzięki błogosławieństwu boskiego smoka. Działanie lazulitowych narzędzi przekracza granice ludzkiego pojęcia. Są one nazywane skarbami boskiego smoka. Okej. Czyli jednak chyba nie da się za pierwszym razem wszystkich odblokować, bo skoro koleś miał dla mnie tylko 2 lapisy, to na ile to wystarczy? Nie to. Tu mam coś. Mam na Shuriken 2, na Sabimaru 2, ale na topór i na dysze już jest po 3. Plus tu jeszcze nie mam piorunianu rtęci. Tutaj też, czyli mógłbym sobie tylko na shuriken pozwolić, gdybym miał jeszcze piorunian rtęci, żeby zdobyć wielkiego mgistego kruka. No kurka. Ale jakby nie, jak mam już wydawać i zdobywać piorunian, to wolę na Sabimaru sobie to wykorzystać. Tylko właśnie, skąd wziąć piorunian rtęci? No to dobra, teraz tak, nie będę używał tamtego, bo to trwa za długo, tylko użyję sobie tego sekretnego przejścia, które na szczęście jest już otwarte. Jestem w zamku, pogadamy. A właśnie, mam jeszcze napoje! Dobra, to zanim się tam wrócę, to jeszcze pogadamy. Okowity? Have some sake. Oh, is this Dragon Spring? I'll have some. Goodness. What's wrong? Nothing. It's just whenever Lord Ishin got his hands on Dragon Spring, everyone would start gathering at Ashina Castle, and a rather rowdy party would ensue. Every time that happened, I'd leave Lord Dogen all on his lonesome, and I'd stroll around the rear of the castle. Behind the castle? Why? Well, I'd go to the Fountainhead Spiral. What is that? If you look out toward the Fountainhead Springs, there is a large spiral of clouds visible in the distance. Lightning bolts would race from one cloud to the next. In fact, I distinctly recall Master Genichiro practicing his swordsmanship there, all the while glaring at the lightning in those clouds. Okej, czyli to jest taka podpowiedź, mi się wydaje. W sensie, gdybym zdobył okowite, tylko nie mam bladego pojęcia, jak miałbym ją zdobyć wcześniej, i dał ją jej, to byłaby taka wskazówka, że jest że jednak będzie trzecia faza u Genichiro. Okej. W sumie, możemy z Kuro o czymś pogadać, jak już tak jestem? O! Słodka kulka ryżowa. Słodka, lepka kulka ryżowa zrobiona przez Kuro. Przez pewien czas powoli przywraca posturę i średnią ilość żywotności. Wilk przeczuwa, że przygotowaniom towarzyszyły determinacja i niechęć do rozstania się. Rzadko dzielimy się tak silnymi uczuciami. Przeważnie wyrażam je mamrocząc pod nosem. Yes, I'm counting on you, Wolf. Ej, no,
fajnie. Dobra. I do Ishina jeszcze na koniec. Don't forget, Sekiro. Hesitate. And you lose. That is the way of war. Yeah. Well, well. If it isn't Dragon Spring, you've really done it this time, Sekiro. Hit the spot. Whenever I used to get my hands on Dragon Spring, bunch of fools would start coming to me, demanding drinks. Fools? Fools who wouldn't let go of their crossbows while they drank. Fools who would steal sake using illusion techniques. Fools tinkering with half-finished prosthetics. Sake cup in hand. And even the cunning owl, who despite his size would turn bright red after the first drop. That's... Yes. Your father was a fool, too. To the fools! Yes. Okej. On teraz, mówiąc o tej protezie, miał na myśli rzeźbiarza. Czyli... Z tego, co wywnioskowałem po podaniu mętnej sake, czyli ulubionej sake właśnie Ishina, rzeźbiarzowi, jakby jakiś, nie wiem, jego stary kumpel, a może jego pan, może Ishin był w sumie panem rzeźbiarza? Nie wiem. Teraz nie wiem, czy on właśnie mówiąc o tym... No już nie pogadamy, nie? No nie, to już było. Nie wiem, czy on teraz mówił o rzeźbiarzu, czy on mówił o Dogenie. Kiedy mówił o tej protezie. Ale proszę bardzo. On chyba ogólnie był... Zgraja głupców. I był co? Był tam wspomniany ojciec od Sekiro, czyli Sova. Techniki iluzji, czyli pani motyl. Krzyżowe włócznie. Czyli jedną z tych osób pewnie był... No, jak nie ten generał, jak on tam miał? Gyo Masataka Oniwa? To jeszcze dodatkowo ten... No ten, co tam, 7 włóczni Ashiny, co był. Jeden. I, nie wiem, Genichiro być może też? No. Ale dobra, żerowisko. Co się stanie, jak teraz tu wrócę? Okej. Okay. A, okej. Okay. Czyli chyba już... Niestety, ale nie mogę mu dać więcej. Czyli tej maski też nie zrobię za pierwszym podejściem. Dobra. Zacznę... O! Ej, czekaj. Czy to oznacza, że ja mogę jeszcze od tego drugiego gościa w dzbanie zgarnąć przynętę? Bo jakby miałem wybór. Nie użył od razu, tylko był wybór. Kurde, 40... Prawie 5 minut już mam. No niestety nie mam, a z chęcią bym położył swoje lepkie rączki na tej części maski. Ale niestety, nowa gra plus będzie mnie czekała. Niezwykle cenna przynęta. Przynęta od tego. Ta końcówka w cudzysłowie jest inna, widzę. Wręcz tę przynętę panu, wielkiemu karpiowi. Zrób to gorliwie, ale po cichu, by nikt się nie dowiedział.
I moje pytanie brzmi, cóż to za tajemny skarb? Tak, on jest zdrajcą, a ty niby kim? No dobra, ale jakby... No... W sensie, zakładam, że nieważne co wybiorę, i tak ten karp zdechnie. Tylko pytanie, czy chcę skarb pałacu, czy sekret od tamtego? Chyba wezmę od tamtego. Na nowej grze plus sobie sprawdzę tego gościa. No i tu na raz poszedł. Rozumiem, nie będzie nic. Nie ten guzik. Nie. Okej. Nie ma go. Czyli już pewnie zdechł. Ej, trochę mi go szkoda teraz. Dobra. Podróż. Posiadłość. No, w sumie stąd będzie bliżej. Mam teraz tych dwóch handlarzy do obskoczenia, żeby zobaczyć, który mi co da. Lecę szybko tutaj. Ej, co jest? Że ten nie pada od strzała, to jestem w szoku, nie? Czy on się... Gościu się zamienił w karpia! O! Ej, on ma tą lewą część maski. I też lapis lazuli. Ale czemu jest wykorzystane? To on nie miał wcześniej, to nie powinien móc na nowo od niego kupować. Ale co tu jest? Lapis lazuli! Okej. Dobra, nie, bo to tak, to będę, jak użyję posążka, to będę musiał dwa loadingi mieć. Znaczy, w sumie nie, i tak będę miał trochę loadingu, bo jestem w sumie ciekaw, gdzie ten karp się podział. Pałac i tu. Co się tutaj teraz stanie? Okej, ten nie żyje. I tak dalej nie mogę zobaczyć, jak on wygląda. I nic przy sobie nie masz. Super. Dobra, to jest taki czysty strzał, ale...
I znalazłem ten źródlany lotos w zatopionej dolinie, no to może też tam? Nie wiem, jakimś prawem może tam będzie ten karp? Przejście do zatopionej doliny. Wow, o dziwo tak! I coś tam jest. Okej. Wielki karp koi. Wielki biały wąs. Bezcenny biały wąs wielkiego karpia koi. Wprawdzie wielki karp jest z natury nieśmiertelny. Jednak gdyby został zabity, można by wyrwać mu wąsy. Odgłos wyrywanych wąsów to z pewnością muzyka dla uszu pewnych ludzi. Niektórzy poczuliby ulgę, wiedząc, że ich misja została wypełniona. Inni czuliby radość, że spełniło się ich pragnienie. Okej. Czy ja mogę zanieść ten wąs do tego ziomka? W sumie on jakby nawołuje do tego karpia. Tak rozpaczliwie. Dobra, dajmy mu. Boska trawa w nagrodę. Dobra, ale jakby to tyle? Jak odpocznę? Co jest? Nie, dlaczego go zabiłaś? No nie! Dlaczego? Ej, nie. Nie, czyli co? Ej, on... On sam umarł? Tak po prostu. You've been through so much, father, though it may not be for eternity. My sister and I will always be with you. So please, father, rest now. To jest jej ojciec. Chwila, ale powiedziała siostra. Czyli to, czyli tamta z rezydencji Mibu to jest jej siostra, ale... Wow. Nie, rozwaliło mnie to teraz. Nie, ja autentycznie... No nie wiem, co powiedzieć. Autentycznie nie wiem, co powiedzieć. Okej, ta ciągle tu jest. Tylko pytanie moje brzmi, czy ona tutaj jakby... W sensie zasnęła mu na ramieniu, leży, czy ona też teraz umarła? Nie wiem. Okej, ale jakby wydaje mi się, że to już jest chyba koniec lokacji. Więc cóż. W następnym odcinku
postaram się już ją ukończyć. A zatem dowiemy się, co się stanie, kiedy się pomodlę przy tamtym ołtarzu. Wydaje mi się, że to jest ołtarz. No a póki co żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Sayonara, moi drodzy.